tylko tam o coś sobie jest. Tutaj panie, mamy przyszły, bo tu przeważnie są mamy, które pierwszy raz rodzą, prawda? I co one tutaj się mogą dowiedzieć na tym warsztatach? Na tutejszych warsztatach dowiedzą się, jak przebijać malucha, jak bezpiecznie go podnosić, jak bezpiecznie go odkładać, oswoić się z technikami. Pomóżcie mi. Obsługi noworodka. Tak, jak manualnie to sobie wszystko rozplanować, dokładnie jak bezpiecznie przewozić malucha w foteliku, żeby to było bardziej intuicyjne już później i nie generowało tyle stresu w młodych mamach. Poznają też panią Dulę, która tutaj przyjedzie poopowiadać o swojej pracy. Poznają nas. Tak, i poznają przepis na dobry koktajl porodowy, czyli sprawny i bezpieczny, miły poród. Ideą jest to, żeby przedstawić, że właśnie nie tylko hormony są za to odpowiedzialne, że my też mamy wpływ na to, jak ten poród będzie wyglądał, jak będzie przebiegał i chodzi tutaj właśnie o atmosferę, o przygotowanie tak naprawdę. Przede wszystkim, nie? Bo to jest wydarzenie danej mamy i danej rodziny, a my tu jesteśmy po to, żeby je otulać, podążać za nimi. Wspierać, szanować. Żeby Pójdziemy sobie rękę. Okej, okay, teraz tak, tych małych lakiet będzie trudno, tych trzeba będzie wziąć za figurę. O, trzeba sobie odwrócić lakiet na bok. Na rękę. O, teraz lakiet nie musimy w ten sposób, żeby bezpiecznie leżeć na ręce. Zobaczcie, musicie tak trzymać tą głowę, żebyście wyczuły też bezpiecznie, że ta głowa opiera się na ręce, prawda? I zobaczcie, drugą ręką przyłóżcie na górę takie kanapę, żebyście tam zrobić. Czy lampa jest mniej więcej bezpieczna? No, duża. No, dziecko też jest. Teraz zobaczcie, spróbujcie podnieść ten procent. Ok, i przytulić do siebie. Do siebie. Jak się boicie, no. Do siebie, do siebie. No, ok, do siebie. Na rozpole. Dobra. 190 km różnych prędkości. Majka jeszcze do tego doła ręka nie wychodzi. Ale ma piękne zdjęcia ze śladami po paskach tutaj na oczach. Pięknie to się wszystko odznaczyło. Będzie idealną lancerką. To jest już druga para, matka i dziecko, która mówi, że zapięta mi życie. Ta ręka powinna być zapięta nie naturalna. Zobaczcie tu, o, tutaj mamy nowość. Czy ty się nic centralnie postawiło? Tu mamy nowość, nie? To jest tutaj za blisko szyi, nie? Dla ciebie trzeba by było opróć to na blisku, żeby to było dalej od szyi, nie? Pomiędzy piersiami przechodzi prawie lustrzowo. Tak, no. Cześć, Paweł Kurpiewski, jesteśmy dzisiaj w Obartowie i zgromadzone na warsztatach kobiety ciężarne uczymy o fotelikach, no bo zjadą na tym zęby. 20 lat biomechanik zderzeń, ponad 950 przeanalizowanych wypadków i wiem, dziecko przeżywa, a kiedy ginie. Ilość błędów, które można popełnić w foteliku, to 86. I w tym minutowym filmie nie wymienię ich wszystkich, bo się po prostu nie da. Dlatego, jeżeli chcesz nauczyć się, który fotelik jest dobry, to nie jest tak jak na spotkaniu o garnkach. Tu nie mówimy kup ten, nie? Czy kup tamten. Musisz przyjechać swoim samochodem. Ja polecam Milenę i Ulę.
dziewczyny z Pępek Świata, Nowodworska w Lubartowie, one uczyły się roki. Wiedzą, który fotelik jest dobry do twojego samochodu, więc przyjedź i przymierz. Dzisiaj na warsztatach i druga rzecz, której uczyliśmy się dzisiaj na warsztatach, to są moje koleżanki. Druga rzecz, której uczyliśmy się dzisiaj na warsztatach, to adaptery ciążowo-pasowe. Ja miałem kilka pozwów, żaden nieskuteczny. Uczyliśmy o tym, dlaczego te adaptery są niepotrzebne, dlaczego i jak kobiety w ciąży powinny się zapinać. Mam nadzieję, że wiele z tych wspaniałych mam zostanie ambasadorkami kampanii Ciąża i Pasy, bo dzisiaj, tuż przed tym spotkaniem, korespondowałem z Majką. Majka miała dobrze zapięte pasy i jej dziecko żyje. W przypadku, z tym ona jechała 90, a ktoś, kto jej zajechał w drogę, 100 na godzinę i 1 promila. On poniósł swoją karę, bo on nie wiem, czy przeżyje, ale nikt nie zwróci dziecka do jej koleżanki. Jedna z nich ocaliła swoje dziecko, bo miała dobrze zapięte pasy. Druga straciła swoje dziecko, bo miała dobrze zapięte pasy. Tego dzisiaj uczyliśmy na warsztatach w Lubartowie, a wy możecie się tego nauczyć w Pępku Świata. Do zobaczenia.